Kolejnym punktem na liście do sprawdzenia przy odbiorze lokalu ze stanu deweloperskiego jest stolarka, czyli tak ładnie nazywając drzwi i okna tak naprawdę. Powiedz, na co zwracacie uwagę w momencie, kiedy patrzycie na mieszkanie, które odbieracie od dewelopera? Drzwi i okna, zgadza się. W zasadzie kontrola każdego elementu w mieszkaniu deweloperskim powinna być poprzedzona weryfikacją tego, na co się umówiliśmy z deweloperem. W związku z czym, zanim jeszcze zaczniemy sprawdzać poszczególne parametry i ewentualnie wady takich okien czy drzwi, no, powinniśmy sprawdzić to, czy te drzwi są takie, na jakie się umawialiśmy z deweloperem. Czyli sprawdzić, czy jeżeli deweloper powiedział, że pakiety szybowe mają być dwuszybowe, no to czy są te dwie szyby, jeżeli miały być trzyszybowe, to czy te trzy szyby są w tym przypadku. Czy przypadkiem ktoś tam nie próbował zoptymalizować kosztów? Czy ktoś nie próbował nieco tego skorygować faktycznie. Sprawdzamy to, czy to okno, na które się umawialiśmy, ma odpowiednie współczynniki przenikalności cieplnej, czy spełniają one minimum, które jest narzucone przez obowiązujące rozporządzenie. Sprawdzamy ich rozmieszczenie zgodnie z planem. Sprawdzamy, czy jeżeli takie drzwi, które mamy zamontowane w mieszkaniu, faktycznie są takie, jak to wygląda w projekcie, czy otwierają się na odpowiednią stronę, czy nie ma kolizji na przykład z jakimiś innymi elementami wyposażenia. A następnie przechodzimy do weryfikacji tego, w jaki sposób zostały one zamontowane i ewentualnych uszkodzeń, nieprawidłowości wynikających z jakichś uszkodzeń mechanicznych. Taka najprostsza rzecz to chyba w ogóle jak się otwierają i zamykają. Ja spotkałem się w jednym mieszkaniu z taką sytuacją, że były drzwi, piękne drzwi antywłamaniowe, dwa zamki, jeden i zwróciło naszą uwagę to, że wszystkie drzwi w tej nieruchomości, w tym budynku miały włożony dolny zamek i oddane klucze do dolnego zamka, a w tej konkretnej nieruchomości był zamek tylko górny. Okazało się, że dolny zamek, jak próbowaliśmy zamknąć, to nie działał, tak? Znaczy nie był w stanie się zamknąć ze względu na to, jak były te drzwi zamontowane w futrynie. No to są takie, powiedzmy, że no, błahe sprawy, tak? Ale później się okazuje, że taka błaha sprawa kończy się wymianą całych drzwi. Całego skrzydła albo ścieżnic i wiąże się to z koniecznością na przykład wycięcia tej ościeżnicy i obsadzenia jej ponownie. Faktycznie mamy do czynienia też z takimi sytuacjami. Jak to sprawdzimy na początku, to nie jest problem. Gorzej jest, jak już skończymy mieszkanie i później trzeba ciąć drzwi albo te ościeżnice, robić dodatkowy problem. Ok. Co jeszcze? Zarysowania szyb. Po regulacji faktycznie i po tym, jak one działają, chyba najczęściej spotykaną sytuacją w inwestycjach deweloperskich są rysy na szybach. No, zarysowania powstają względnie w łatwy sposób i przy braku odpowiedniego podejścia przy tych pracach porządkowych te szyby faktycznie wyglądają nierzadko dramatycznie. Zdarza się tak, że wszystkie szyby w danym mieszkaniu wymagają wymiany. No, to też możemy sobie wyobrazić, że tego typu zabiegi są niesamowicie kosztowne. Jasne. Wiążą się z zespołem skomplikowanym. A jak podpiszemy protokół, to później już jest to w naszej głowie pewnie, tak? No tutaj tak, o ile w przypadku jakiejś nieprawidłowości, tak jak wspomniałeś chociażby o tym zamku, bylibyśmy w stanie pokazać deweloperowi później, że jest jakaś nieprawidłowość czy błąd, który nie wynika z naszej ingerencji, tylko po prostu z błędnego montażu. Tak w przypadku uszkodzeń mechanicznych, na etapie, kiedy odbieramy klucz, podpisujemy protokół, wszystkie te uszkodzenia, których nie uwzględniliśmy w protokole, przechodzą na nasze konto. Więc no jest to szczególnie istotne, żeby te szyby posprawdzać no, bardzo, bardzo czule i dbale. Jak sprawdzacie szczelność tej stolarki? Szczelność stolarki no, faktycznie może wynikać z kilku powodów. Takim najbardziej błahym i łatwym problemem to jest po prostu błędna regulacja tego skrzydła. Uszczelka nie przylega odpowiednio do ościeża tego okna, powodując przedmuchy, nieszczelności. Taką sytuacją, która jest trudniejsza i o wiele bardziej skomplikowana i wiąże się z bardzo złożoną procedurą, to jest na przykład błędne obsadzenie okna, które też w konsekwencji nierzadko wiąże się z koniecznością wycięcia takiego okna i obsadzenia go ponownie. Nieszczelności. A wy macie na to jakiś sposób, jak sprawdzacie te przedmuchy? Bo to wiesz, przeciętna osoba, która się na tym nie zna, w ładny dzień, kiedy jest ciepło na zewnątrz, jakby jak ma sprawdzić, czy zimą będzie dmuchało zimne powietrze do środka? No do tego idealnym urządzeniem jest kamera termowizyjna. Na kamerze termowizyjnej każdą porą roku, przez cały rok widać przedmuchy, widać wszelkie nieszczelności, które świadczą o błędnym obsadzeniu czy o jakichś błędach w trakcie montażu takich elementów. To tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, odbierając mieszkanie od dewelopera. W kolejnej lekcji dowiecie się, jak podpisać protokół zdawczo-odbiorczy w dniu właśnie przejęcia lokalu już na własność. Dziękuję Ci bardzo, Karolu, że poświęciłeś nam trochę czasu i przekazałeś tak cenną wiedzę naszym uczestnikom szkolenia. A Was zapraszam do kontaktu z firmą Pewny Lokal, żeby sprawdzić profesjonalnie to, jak mieszkanie wygląda, jak odbieramy je od dewelopera, bo my, zwykli zjadacze chleba, nie mamy tych wszystkich zabawek ani wiedzy na temat tego, jak to mieszkanie powinno wyglądać. Dzięki serdecznie, Karol. Dzięki serdecznie i zapraszam do kontaktu.